Witam serdecznie. Zaczynamy test przetwornicy 12230. Po modyfikacjach dodałem jeszcze voltomierz analogowy. Zawsze wolę analog. Lepiej się patrzy na wskazania. Mamy kamerę termowizyjną, mamy jeden czujnik temperatury, później mamy taki dodatkowy, mój ulubiony. Będziemy dzielić miejsce z DL24. Odpalamy zegarek. Lecimy zaraz z tematem. Miałem sobie przygotować, no ale zaczynamy test. Czas leci, leci. Tak, to jest ten zegareczek, znaczy termometr, który już kiedyś przerabiałem. Spróbuję to podlinkować. Zmierzymy sobie tak, tutaj. I mamy praktycznie to samo. I co, lecimy. Najsłabsze ogniwo w całym układzie to jest ta wtyczka. Ale lecimy z tematem. Przetwornica ruszyła. Podłączamy pod wtyczkę, już jest zamontowana, to jest XT60, odpalamy, nic nie wybuchło, mamy zasilanie, spróbujemy zobaczyć, czy coś się grzeje, na razie się nic nie grzeje. No jak ma się grzać, jak jest dopiero co odpalone? Odpalimy. Jedynym potwierdzeniem, że jest odpalone, to jest, że się świeci, mruga i buczy trafo. No i tutaj widzimy, że no nic się nie dzieje, za mały jest pobór. I co? Planowałem tak, że na początek puścimy pompę, bo mamy też ustawne moce. Zaraz słuchać, że trafo inaczej buczy. I na ile mamy ustawione? Na 5 W. Aha, dobra, już wiem, czemu tylko jest 5 W. Ponieważ obwód mam zamknięty. Tutaj są zawory niby pootwierane, ale mostek jest zamknięty, więc muszę zawory pootwierać. Więc chwileczka. Chwileczka minęła i próbowałem podłączyć ponownie pompę do gniazdka. Co się będzie działo? Niestety jest tak, że widocznie wewnętrzne zabezpieczenie w pompie nie pozwala uruchomić ją. O, było słychać, że odpaliło. Ponieważ jest jakiś układ mierzący napięcie. No i niestety. Nie spróbujemy na pompie, przynajmniej się układ troszeczkę rozgoni. Trudno, chciałem pompę jeszcze spróbować jak małe obciążenie, ale eksperyment zgrubnie tylko ustawiony. Więc zaczynamy od żarówki. 40 W. Odpalamy żarówkę 40 W. I biorę, aż się jasno zrobiło. Żarówkę sobie damy niżej, żeby nie przeszkadzała. Niech sobie tutaj świeci. To się nic nie powinno stać. Ładnie sobie na kabelku wisi. Niczego nie dotyka. Damy trochę wyżej w razie W. No i co się dzieje? Troszeczkę temperatura urosła. No ale dajmy temu chwilkę. Jesteśmy w 5 minucie testu. Przetwornica minimalnie się nagrzała. Tutaj nic, tylko buczenie. Ja sobie odpalę kamerę termowizyjną. I będziemy zaraz lecieć, co się dzieje na kamerze. Spróbuję to nagrać, ale nie wiem, czy to się tak uda. Co widzimy, co jest najcieplejsze? T
Teraz bym potrzebował coś, żeby sprawdzić, co tu się najmocniej grzeje. Ale chyba się grzeją te dwa tranzystory. Spróbuję wam to pokazać. Kamera na kamerę. Trafo się nie grzeje. Jedynie chyba tutaj najcieplejsze teraz jest sama żarówka, która ma 76,7 stopni. Tutaj mamy 41. I zobaczmy jeszcze wtyczkę. Tutaj nie rozpoznaje żadnego ciepła, więc jest ok. Wszystko jest na razie ok. Najcieplejsze elementy są minimalnie cieplejsze od otoczenia. Jedynie coś tutaj się pokazuje. To są półprzewodniki jakieś, ale nic na razie konkretnego się nie dzieje i niech tak zostanie. Czyli 40 W jest spoczko. Zostawimy to na dłuższy czas, żeby to sobie podziałało. Ja spróbuję jakieś zdjęcia porobić, co się grzeje, namierzyć te elementy, bo jak na razie sam zapach ciepła od strony żarówki. Choć tutaj to się też zaczyna konkretnie już grzać, bo ma 40-45 stopni ta przetwornica. Ona jest szacowana na 300 W, ale mamy 45. Tutaj patrzcie sobie, tu jest pokazane 45 stopni w najcieplejszym miejscu. Spróbuję to jeszcze jakoś nagrać i później wrzucić równolegle, no ale jak widać na razie nic się nie dzieje. Najsłabsze ogniwo to sama przetwornica DC-DC. Być może też być, że jest to powierzchnia, która odbija światło i z tej racji również pokazuje wyższą temperaturę. No, ale nic się nie dzieje. Poczekam chwilkę, jak będzie się coś działo. Powiedzmy, damy temu... Jesteśmy w 9 minucie. Dam temu 10-15 minut i wracamy. A więc minęło troszeczkę czasu. Mamy 22 minutę testu. Skalibrujemy sobie miernik. Bierzemy około... Ta żarówka nie pomaga. 3,30 ampera. I jednak nasze najcieplejsze miejsce to nie jest tu. 28 stopni jest między tutaj elementami wykonawczymi, tylko najcieplejsze miejsce jest tutaj. Tutaj. Między kondensatorami a tym tranzystorem. I temperatura rośnie. To samo mi pokazywało na kamerze termowizyjnej. Tu jest to najcieplejsze miejsce. Już nie ma aż takiej tragedii. Jest 38 stopni. Trafo ma 27, więc postanowiłem dać po prostu większy pobór. Choć nie wiem, jak sobie da radę przetwornica. Tu niby pokazuje 30 stopni. W dotyku jest takie, no, idzie dotknąć. Można rozważyć ewentualnie jakąś przetwornicę, raczej dmuchawkę, ale na pewno kondensatory idą do wymiany.
Napięcie stabilne non-stop. Przetwornica daje radę. Teraz step down 24 na 12. Więc wyłączam żarówkę. Z racji, że ona ma jeszcze około 80 stopni, ponad setkę. Muszę chwileczkę poczekać, bo nie chcę się poparzyć, więc zaraz wymieniamy żarówkę i lecimy dalej.